uczestników przysięgi wojskowej żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej Warszawa 2 grudnia 2023 rok. Żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, wypowiedziane dziś słowa przysięgi to zobowiązanie do służby Ojczyźnie. To obietnica, że swoje siły, energię i umiejętności, swój czas i swoje możliwości gotowi jesteście poświęcić dla obrony kraju, na chronienie i wspieranie w potrzebie jego obywateli. Różne były zapewne czynniki, którymi kierowaliście się, wstępując do 11 Małopolskiej Brygady. Jedni od dziecka kochali mundur i marzyliby stać się żołnierzem. Inni chcieliby móc ochronić swoich bliskich i zapewnić im bezpieczeństwo w niespokojnych czasach, w których teraz żyjemy. Są pewnie i tacy, którzy chcieli się sprawdzić i upewnić, na ile podołają wyzwaniom związanym ze służbą wojskową. Nasze wojsko potrzebuje ludzi takich jak wy. Potrzebuje waszej sprawności, energii i doświadczenia, wiedzy z różnych dziedzin i praktyki zawodowej w różnych profesjach. To cenne atuty i przydatne walory każdego terytorialsa. Wasz mundur i oliwkowy beret to znak rozpoznawczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ludzie go znają i kojarzą z ochroną, pomocą i bezpieczeństwem. Nie zawiedźcie tych oczekiwań. Gratuluję decyzji o wstąpieniu do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Życzę spełnienia planów i satysfakcji z obranej drogi, z tego, że służycie Polsce. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Głos zabierze wicewojewoda Małopolski, pan Mateusz Wołodziński. Panie pułkowniku, szanowny panie senatorze, szanowny panie pośle, wielce szanowni przedstawiciele służb mundurowych, oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele instytucji państwowych, szanowny panie burmistrzu, szanowny panie starosto. Szanowne rodziny nowo zaprzysiężonych żołnierzy Wojska Polskiego i przede wszystkim wy, szanowni żołnierze Wojska Polskiego. Tak, panie pułkowniku, to już kolejna przysięga, w której uczestniczę. Byłem z wami w Krakowie, byłem z wami w Proszowicach, byłem z wami w Miechowie, byłem z wami w Trzebini i jestem tutaj z wami dziś w Nowym Targu, w miejscu szczególnym. Szanowni żołnierze, wypowiadając słowa przysięgi, zobowiązaliście się do obrony naszego kraju. Ta chwila niewątpliwie zapadnie w waszej pamięci na długo. To zobowiązanie do obrony naszego kraju, do obrony ojczyzny, do obrony obywateli, to misja. Zgodnie z waszą dewizą, zawsze gotowi, zawsze blisko. Pamiętajcie o tym każdego dnia. Nie tylko kiedy nosicie mundur, ale też na co dzień, kiedy wykonujecie swoje obowiązki. Terytorialność to motto, to wasze motto. Służcie lokalnej społeczności. Chrońcie lokalną społeczność. Jesteście blisko tej lokalnej społeczności wtedy, kiedy jest taka potrzeba, podczas katastrof, kataklizmów, wypadków. I zawsze można na was liczyć. Nieraz już daliście temu wyraz. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować panu pułkownikowi Marcinowi Siudzińskiemu, dowódcy Małopolskiej Jedenastki, który konsekwentnie rozwija tę formację w bardzo dobrym kierunku. Serdecznie dziękuję, panie pułkowniku, za te działania. Życzę dalszych sukcesów w rozwoju 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Szanowni żołnierze, na co dzień wykonujecie różne profesje, ale łączy was jedno. Umiłowanie do ojczyzny i chęć życia w wolnym, niepodległym kraju. Dziś
składając przysięgę tutaj na Nowotarskim Rynku, stajecie się żołnierzami Wojska Polskiego i wy będziecie bronić tego kraju wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Serdecznie wam za to dziękuję, życząc samych sukcesów. Nie tylko w służbie, nie tylko nosząc mundur, ale również w życiu osobistym. Bardzo dziękuję.